Cześć, spojrzałem na zegarek, bo włączyłem sobie stoper. Umówiłem się ze sobą, że w ciągu najbliższych 7 minut spokojnie, merytorycznie opowiem Ci o tym, czym jest Biblia Audio, gdzie jesteśmy w tym momencie, dokąd zmierzamy i przede wszystkim dlaczego zdecydowaliśmy się na crowdfunding taki akcyjny, na sprzedaż 10% naszej spółki, akcji do naszej spółki. Krzysztof Czeczot, witaj, twórca Biblii Audio, jeden ze twórców Biblii Audio. Biblia Audio, czyli projektu szczególnego w moim życiu, w życiu wielu ludzi, ale po kolei. Czym jest Biblia Audio? Biblia Audio jest słuchowiskiem radiowym, w którym aktorzy grają swoje role, a nie lektorzy czytają tekst Pisma Świętego. Biblia Audio jest projektem niezwykłym, unikatowym, dlatego że w naszym projekcie spotkają się osoby, które są blisko Kościoła i te, które są dalej od nauczania Kościoła. I taki ten projekt miał być od samego początku, takim jest i takim projektem będzie. Szanujemy wszystkich tych, którzy szanują nas i generalnie zmierzamy do tego, żeby nasz projekt łączył, a nie dzielił. Biblia Audio to słuchowisko radiowe niezwykłe także dlatego, że jest to największe słuchowisko radiowe w Europie, na świecie. Ja wiem, że my w Polsce zwłaszcza mamy tendencję do takiego napinania mięśni, mówienia, że jesteśmy niezwykli, wyjątkowi i tak dalej. Ale tu w tym przypadku z całą pokorą rzeczywiście tak jest. Nie ma się co wstydzić swoich sukcesów i udawać, że one nie są ogromne. Słuchowisko, polska wersja Biblii Audio to jest 500 aktorów, największe słuchowisko radiowe w Europie, realizowane przez 2 lata. Potem wersja amerykańska, o tym powiem za chwilę. No i hiszpańska wersja Biblii Audio to jest 1000 aktorów nagranych w Ameryce Południowej. Aktorów, którzy pochodzą ze wszystkich 22 hiszpańskojęzycznych krajów. Ale wrócę, pozwólcie na chwilę, do polskiego projektu, który był fundamentem. Ten projekt realizowany był na początku 2016 roku. Wtedy z końcem 2016 roku była premiera pierwszej części, Nowy Testament, potem Stary Testament. I przez te kolejne lata uczyliśmy się właściwie wszystkiego, czego mogliśmy się uczyć w kontekście prowadzenia naszej spółki, realizacji dźwięku, słuchania potrzeb naszych słuchaczy. Biblia Audio to, jak powiedziałem, polska wersja Biblii Audio, 500 aktorów, dźwięk nagrywany w Izraelu, wszystko, co się dzieje w Piśmie Świętym bez skrótu jest tam, ale jest udźwiękowione od początku do końca. Myśmy sobie zdefiniowali 3 ważne tematy. Ludzie mówią, że Biblia jest za trudna, za długa, za nudna. I my odpowiadamy na te wszystkie tematy. To znaczy, jest łatwiejsza w odbiorze, dlatego że są aktorzy, którzy grają te role i są dźwięki. Nie jest za długa, bo możemy, dzielimy ją na kolekcje, dzielimy ją na części. Możesz ty sobie sam w aplikacji mobilnej Biblii Audio po prostu słuchać fragmentów i się okazuje, że możesz tę Biblię przesłuchać tak naprawdę w 60 dni i będziesz znał całość. I nie jest nudna przez to, że mamy tam spektakularny dźwięk, dźwięk 3D i te dźwięki, które nagrywaliśmy w Izraelu i te dźwięki, które mamy z bibliotek dźwiękowych i te dźwięki, które sami tworzyliśmy tu na miejscu, powodują, że to jest po prostu atrakcyjne w odbiorze. Trzeba pamiętać, że na bazie Biblii Audio powstała także Biblia Audio dla dzieci, czyli stworzyliśmy utwór, który dopasowany jest do młodego słuchacza. Ten nasz sukces polskiej Biblii Audio postanowiliśmy rozwijać dalej. Przenieśliśmy te wszystkie doświadczenia, które zdobyliśmy przez ostatnie lata, na dalsze rynki. Wyprodukowaliśmy amerykańską wersję Biblii Audio. Nagraliśmy około 120 aktorów w Los Angeles, w Hollywood. Kilkudziesięciu aktorów w Polsce i tym samym powstała amerykańska wersja Biblii Audio, która otworzyła nam drzwi do kolejnej hiszpańskiej wersji Biblii Audio i tu wracam do tego, co powiedziałem przed sekundą, czyli największego słuchowiska na świecie. 981, jeżeli mnie pamięć nie myli, osób wzięło udział w tych nagraniach. Cała produkcja powstawała przez ponad rok. Nasze studia, korzystaliśmy ze studiów nagrań, które były zlokalizowane w Buenos Aires, w Bogocie, w Limie, do tego Mexico City, Monterrey w Meksyku, Hiszpania, Polska. W tych 7 miejscach nagrywaliśmy tych 1000 głosów i jeszcze jakieś głosy nagrywaliśmy w Stanach, ale to już takie drobne działania. I ta Biblia hiszpańskojęzyczna stała się dla nas szansą na to, żebyśmy mogli zrealizować kolejne projekty.
kolejne projekty, czyli chcielibyśmy rozwijać Biblię korzystając z języka włoskiego, z wiadomych powodów, język portugalski z myślą o Brazylii i język francuski z myślą o Afryce. W biznesie, jak mówią mądrzejsi ode mnie, moi wspólnicy, ważne są trzy rzeczy. Żeby Twój projekt był skalowalny, żeby Twój projekt odpowiadał na realne potrzeby Twojego słuchacza i trzecia, żeby Twój projekt mieścił się w niszy. Nasz projekt jest skalowalny. Jak powiedziałem przed sekundą, jesteśmy w polskiej wersji językowej, zbudowaliśmy amerykańską, hiszpańską, budujemy kolejne wersje językowe. Nasz projekt, to drugi aspekt, odpowiada na realną potrzebę naszego słuchacza, bo dotyczy duchowości. Żyjemy w takich czasach, gdzie ten kryzys duchowości jest dosyć spory. Ja w ogóle abstrahuję od kwestii instytucji Kościoła i jakichś takich zawirowań, kłopotów, które zwłaszcza ostatnio się dzieją z różnych powodów. Bo warto to podkreślić, my jesteśmy inicjatywą świecką, nie działamy wewnątrz struktur Kościoła, działamy za wiedzą, za zgodą oczywiście, ale finansujemy się z własnej pracy i teraz szukamy tych środków dalej przez crowdfunding akcyjny. I trzecia rzecz, że nasz projekt działa w niszy. Owszem, takich aplikacji duchowych, czy to medytacyjnych, czy związanych w ogóle stricte z religią jest bardzo dużo. Ale tych, które odniosły globalny sukces, jest naprawdę niewiele. Powiedziałbym kilka, powiedzmy kilkanaście. Takich, które rzeczywiście są aplikacjami o globalnym sukcesie. Czy które mają globalny sukces. To tyle. Serdecznie zapraszam Ciebie do tego, żebyś dołączyła do nas, do tego projektu. Do projektu, który myśli o cyfryzacji, myśli o tym, że siłą oczywiście naszą jest i ma być aplikacja mobilna, bo nasz projekt, nasze wszystkie słuchowiska będą dostępne w aplikacji mobilnej. Oprócz słuchowiska Biblia Audio będzie dostępna tam także Biblia Audio dla dzieci w każdej wersji językowej. Będzie sekcja medytacyjna, będzie sekcja muzyczna, będą tak zwane kolekcje, czyli wybór poszczególnych tematów związanych z Pismem Świętym, z Biblią. W końcu będą objaśnienia dotyczące poszczególnych fragmentów, nie tylko te dotyczące aspektów duchowych, ale także te dotyczące historycznych faktów zawartych w Piśmie Świętym. Myślimy o takiej sekcji Niebo w Gębie, żeby powyciągać wszystkie przepisy kulinarne, jakie znajdują się w Piśmie Świętym i zrobić z tego taką sekcję. Słowem, bardzo, bardzo szeroko myślimy o tym naszym projekcie i o tym, że jest szansa go bardzo mocno rozwijać, czego sobie i Tobie szczerze życzę. Patrzę na mój zegarek, 8 minut, ale udało się. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Cię.